Staszek, nie zaglądaj nam tutaj tak znienacka. Staszek! Możesz usłyszeć coś, czego nie chcesz. Poza tym my tu mamy kampera swojego, my tu śpimy, my tu jemy, my tu pracujemy, podróżujemy. Prawda. A ty zaglądasz nam tutaj, to jest tak, bardzo nieeleganckie. Z butami w życie. Wchodzisz w nasze prywatne sprawy. I pamiętaj, Staszku, nikt się tego nie spodziewał. Wszyscy byli w totalnym szoku. Cześć, jak wiecie i widzicie, Sardynia jest pięknym krajem, można tutaj zwiedzać, można tutaj odpoczywać, można pływać, opalać się, resetować się, ale my przyjechaliśmy tutaj do roboty, też fajnej. Będziemy ścigać się z najlepszymi kierowcami na świecie. Jak widzicie, jesteśmy w porcie Falhero, właśnie wjeżdżamy na start. Przejeżdżamy przez rampę startową, potem uliczkami Starego Miasta będziemy się przemieszczać pomiędzy ludźmi, którzy piją sobie espresso. Fajny klimat. Teraz musisz znaleźć ludzi, którzy piją espresso. Kajtan, gdzie хороший мальчик? W serwisie, pierwszym serwisie po 4 odcinkach specjalnych. I tutaj będzie się działo. Teraz chłopcy sprawdzają samochód, czy wszystko działa i jak szanowaliśmy, poprawiają to auto tak, żeby było znowu wszystko w porządku, bo po 4 odcinkach specjalnych nie zawsze każde koło jest tak, jak powinno być. No ale tak wyboiste odcinki specjalne dają mu w kość. Trzymajcie kciuki za następną pętlę. Wszystkim fanom. Niestety tak kończymy dzisiejszy dzień, ostatni odcinek kilka kilometrów przed metą. Prowadziliśmy w rajdzie, ale walka była bardzo zacięta, więc trzeba było cisnąć. Tak czasami bywa w sporcie, jest nam bardzo przykro. Jutro wracamy do walki. Mamy sobotę rano, jesteśmy nastawieni na jazdę, zobaczymy jeszcze jaką, ponieważ nie znam w tej chwili taktyki, to znaczy nie podjąłem jeszcze decyzji do końca, jaka będzie strategia oponiarska. Trzeba szanować te opony, nie wiemy jaka będzie pogoda, a tak naprawdę strata, którą mamy do poprzedzającego zawodnika, jest tak duża, że trudno walczyć na 100%, ponieważ możemy stracić jeszcze więcej.
a udowodniliśmy swoją prędkość wczoraj, nie tylko wczoraj. Także myślę, że tak czy inaczej będzie dobrze. Będziemy starać się to dobrze rozegrać. Trzymajcie za nas. Jestem zadowolony, z dzisiejszego dnia jestem zadowolony, patrzę na niego bardzo pozytywnie, ponieważ gdybyśmy zliczyli wszystkie czasy, to ten dzień należałby do nas. Cieszę się, że zebrałem w sobie motywację do tego, żeby szybko jechać dziś. Tym razem nie udało się wygrać rajdu, ale na pewno będziemy walczyć na kolejnym. Na tym rajdzie pokazaliśmy wielkie serce do walki, mimo trudności, przeciwności losu. Walczyliśmy do samego końca, co zaowocowało całkiem niezłą ilością punktów. Pozostajemy na drugim miejscu punktacji, ale oczywiście wolimy być na pierwszym miejscu i to daje nam też solidny zastrzyk motywacji do tego, żeby walczyć jeszcze mocniej. Kajetanowicie, emocja i sypania salwolante della Stora Fabia Ego. Kajetanowicie, conosce molto bene le insidie dell'Italia. A ja mam do Was taką prywatę. Chciałem Wam bardzo podziękować za to, że jesteście z nami. Jest Was mnóstwo przy trasie, mocno nam dopingujecie, próbujecie nas zatrzymywać pomiędzy odcinkami specjalnymi. Nie zawsze mamy czas na to, żeby zrobić sobie zdjęcie z Wami, ale zawsze jestem sercem i duchem przy Was, tak samo jak Wy przy mnie. Dzięki bardzo.